Żeby nie bolała psychika, musi boleć ciało. XXI wiek to wiek samotności w tłumie. To częsty argument młodych ludzi, którzy się okaleczają, próbują popełnić samobójstwo. Coraz młodsi mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Nadal nie potrafimy i niestety nie mamy gdzie szukać pomocy. Wynika z rozmów przy okrągłym stole o zdrowiu dzieci i młodzieży, jaki zorganizowała Płocka Lewica. W spotkaniu wzięli udział lekarze, psychiatrzy, pedagodzy, osoby na co dzień pracujące z tymi potrzebującymi pomocy. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, młodzież dużo czasu spędza w świecie wirtualnym, nie radzi sobie z problemami w szkole, nadal niestety rodzice nie potrafią rozmawiać z dziećmi, pomóc w kryzysowej sytuacji. Niska samoocena, wpływ rówieśników to bardzo często powody depresji. Mamy taki stygmat zwrócenia się o pomoc do psychoterapeuty, czy do psychiatry, czy do psychologa szkolnego. To jest właściwie dopiero praca, że my, pedagodzy, psycholodzy szkolni, jesteśmy tak troszeczkę, pracujemy, żeby odczarować to nasze stanowisko, tą naszą funkcję w szkole. Jak ktoś dotychczas szedł do psychologa, to musiał być po prostu wariat. I tak postrzegamy. Nie rozumiemy, że na przykład, jeżeli jest osoba chora na, załóżmy, cukrzycę, albo ma alergię, no to my jej pomagamy. Jeżeli ktoś jest chory na raka, pomagamy. A jeżeli ktoś jest choruje mu mózg, no to się odsuwamy. Więc trzeba byłoby w tym etapie, na tym obszarze popracować, żeby zmienić to widzenie tej choroby właśnie, bo no mózg jest taką samą częścią naszego organizmu, jak każda inna rzecz, więc myślę, że tutaj na tym polu powinniśmy też popracować. To szalenie istotne, że razem próbujemy znaleźć rozwiązanie tak, by pomóc młodym ludziom, zaznacza lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Rodzice są zabiegani, dezorientowani i bardzo często nie potrafią to robić, a bardzo często przerzucają ciężar na szkołę, na jakieś i nawet tutaj według mnie bardzo ważną rzeczą jest, żeby była odpowiednia ilość lekarzy, ale i psychologów, ale i lekarz, i psychologowie nie rozwiązują problem. W tej chwili chodzi o to, żeby dotrzeć do rodziców, żeby pokazać im, jak to można zrobić, w jaki sposób i w ten sposób uważam, że to jest najważniejsza rzecz. Podczas spotkania zrodził się pomysł, by organizować systematycznie spotkania specjalistów dla osób, które potrzebują pomocy. Pomoc zadeklarowali lekarze, psychiatrzy, pedagodzy. Szczegóły poznamy wkrótce. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania, podsumował poseł Arkadiusz Iwaniak, współorganizator. Z tej dyskusji widzimy, że trzeba porozmawiać być może nawet trochę szerzej, być może nawet trochę lepiej się do tego przygotować. Natomiast w skali kraju niewątpliwie, to widać też po dzisiejszej dyskusji, tę dyskusję trzeba poszerzyć i niewątpliwie dość szybko podjąć kroki, które uratują nasze dzieci. Bo to jest dzisiaj klucz i trzeba zareagować. Tak? Jeśli mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, no to jeśli 7-letnie dziecko podejmuje próbę samobójczą, to widzimy, że po pierwsze jest problem, po drugie, jeśli są dzieci po próbach samobójczych, idą do lekarza, zgłaszają się do szpitala i nie ma dla nich miejsca, no to widzimy, że ten system jest niewydolny, a więc jest o czym rozmawiać, albo chociażby edukacja, tak, która jest po pierwsze przeciążona, która nie uczy i nie przygotowuje nas do życia i nie daje takiego zupełnie innego spojrzenia na świat, tylko po prostu jest dość mocno przeciążona, bo to dzisiaj też padło, no to widzimy, że nie tylko po pierwsze same etaty i więcej lekarzy, więcej psychoterapeutów, ale chociażby edukację. Tu nie reforma, to co dzisiaj wybrzmiało, tylko trzeba po prostu zmienić system, zupełnie inaczej do tego podejść. Jak dodaje, kolejna, tym razem ogólnopolska dyskusja poświęcona problemowi zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży odbędzie się 4 lipca w Sejmie.